Witam Was wszystkich. Kolejny odcinek motywacyjny. Czym tak naprawdę są marzenia? Marzenia ma na pewno każdy z nas. Marzenia mam ja. I czego nie możemy robić jako motywatorzy, jako osoby, którymi inspirują się inni? Nie możemy przekreślać ich marzeń. Nie możemy im mówić, że tak naprawdę to, o czym marzą, jest niewykonalne albo tego nie da się zrobić. Marzenia są po to, aby dążyć do nich i krok po kroku robić wszystko, aby osiągnąć to, o czym marzymy. Słuchajcie, to wcale nie jest tak, że marzenia tak naprawdę są nieosiągalne. Mimo tego, że myślimy, że tak naprawdę może się to w ogóle nie wydarzyć, albo to, o czym myślimy, jest niewykonalne, wcale tak nie musi być. Wiecie, że życie jest tak naprawdę jedną wielką niespodzianką i nigdy nie wiemy, co nam się może przytrafić i kto może stanąć na naszej drodze. Czasami zdarza się tak, że marzenia w ogóle nie do ogarnięcia, nie do zrealizowania stają się tak naprawdę czymś na wyciągnięcie ręki. I wielokrotnie tak się zdarzyło. Oprócz tego musimy zdawać sobie sprawę, że każde początki każdych działań są bardzo trudne. My tak naprawdę nie możemy się zrażać. Nie możemy się zrażać trudnościami, które napotykamy codziennie na swojej drodze. Jeżeli przystaniemy i przestaniemy dążyć do tego celu, będziemy później żałować. W chwilach takiego zniechęcenia, właśnie wtedy musimy być silni. Jeżeli pokonamy wszystkie te trudności, to dojdziemy do określonego celu, te marzenia zrealizujemy. To jest właśnie podstawowa sprawa. Ta, że nie możemy nigdy się poddawać. Nie poddajmy się, moi drodzy, bo wtedy osiągniemy swój cel. Marzenia, nawet każde, nawet te, które wydają się nie do zrealizowania, mogą stać się tak naprawdę bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. Musimy tylko bardzo w to wierzyć, chcieć i po pierwsze do tego dążyć, mimo wszystkich trudności, które napotykamy na swojej drodze. I jeszcze, tak na zakończenie, bardzo ciekawa sentencja, którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Dobry przywódca jest więcej niż optymistą. Jest więcej niż optymistą? To znaczy, kim jest? Kimś, kto tak naprawdę powinien inspirować Was, poklepać po ramieniu i powiedzieć: nie poddaj się, ponieważ tak naprawdę Twoja wiara, siła i zaangażowanie pozwoli Ci